Cześć, z tej strony Maciek z firmy Mavcar. A oto jedno z aut, które najczęściej pytacie, przede wszystkim ze względu na wielkość pojazdu, markę oraz oczywiście silnik 1.6 MPI. Ten egzemplarz jest wyjątkowy z jednego powodu, dlatego już o którym właśnie Wam mówię, ma bardzo, ale to bardzo niski przebieg. Auto jest z 2006 roku, a na liczniku widnieje tylko 113 500 km, czyli samochód ma 17 lat. A przebieg wychodzi nawet poniżej 10 tysięcy rocznie, więc jest to wynik naprawdę bardzo dobry, jak na takie duże auto, a nie na przykład auto wielkości Smarta, które jeździ bardzo króciutkie odcinki. Ale powód ku temu jest po prostu troszeczkę inny, że ma taki niski przebieg, ale o tym Wam powiem, jak będę siedział w środku pojazdu i pokazywał Wam, co tam o nim w środku słychać. I tak samo serwis. Z tych zewnętrznych teraz pewnie widzicie, jest fabryczny hak. Też fajna sprawa, jakby ktoś chce coś tam pociągnąć. Są też lekko przyciemniane tylnie szyby, no i fajny metaliczny lakier, bo często też zdarzały się te rany w takim lakierze, za którym ja nie przepadam, czyli takim typowym granacie firmówce. Ten lakier fajny, rzuca się troszeczkę w oczy, nie jest taki nudny ten samochód jak biały, jak i czarny. Czy coś tutaj jeszcze mamy? No oczywiście takie standardy jak te lampy po lifcie, bo jest to model poliftowy, podobny do Passata B6, no i tej późniejszej gamy Tiguan, ITP, itd. Jak widać, jest to dość duży van, jest to platforma wspólna z Volkswagenem Caddy, więc do tej fury można zapakować naprawdę sporo, albo ewentualnie nawet wychodziły też 7-miejscowe, a wtedy bagażnik był naprawdę mikro. Tutaj zaraz dojdę i Wam pokażę, że mamy tutaj sporą przestrzeń ładunkową. No i te pojazdy przede wszystkim są też cenione dlatego, że ten silnik jest prosty, 8-zaworowy, łyka gaz bez problemu, więc eksploatacja, gdzie ten samochód pali 10-11 litrów gazu, jest praktycznie jak za darmo przy tak dużym pojeździe. No i jeszcze pod maską macie naprawdę dużo miejsca, dostęp do wszystkiego jest i żaden mały mechanik nie powie, że ach, tego nie będę robił, bo tutaj 3 dni rozbierania, żeby wymienić żarówkę. To przejdźmy sobie do wnętrza. Proszę bardzo, tak ono się prezentuje. Bagażnik jest naprawdę spory, widać próg załadunkowy głęboki. No i oczywiście widzicie, fotele można sobie wyjąć, żeby jeszcze ewentualnie powiększyć tą przestrzeń bagażową. To jest naprawdę plus tego samochodu. No i coś jeszcze warto o nim dodać, nie jest on nigdzie znity, poobijany, naprawdę jest tak utrzymany dość przyjemnie. No i ja jeszcze zmieniłem w nim przednie sprężyny, bo jedna już ze starości, był to oryginał, po prostu była pęknięta. Macie na przodzie dwie nowe, no i przy okazji też widać, jaki tu jest duży prześwit w tych autach na poziomie niektórych nowych SUV-ów teraz, które wychodzą na rynek. Chyba to z zewnętrznych cech wszystko. A zatem przejdźmy sobie do wnętrza. Pokażę Wam na początku licznik, żebyście naprawdę zobaczyli, że to auto ma jedyne 113 500 km przebiegu. Ale teraz przejdziemy sobie do książeczki serwisowej. Proszę bardzo, tu jest pierwszy wpis, 2008 rok, 19. Potem jest coś przy 23, nie ma stempla, ale dalej już te stempelki są oczywiście. Też jest Volkswagen Service, tu dalej Volkswagen Service. Spójrzcie, między tym a tym przez 7 lat zrobił tylko 20 tysięcy. Przechodzimy sobie dalej. A jeszcze wspomnę Wam, że auto jest od drugiego właściciela. Proszę bardzo, to są chyba jego przedostatnie wpisy. 65 w 14, w 16, 72, też autoryzowany serwis Volkswagena. No i tu macie ostatni przy 81 w 2018. Ale jeszcze z tej firmy miałem jakąś tam jedną część rzuconą nową na zapasie, jakiś odpowietrznik zbiornika i ona była, paczka chyba była napisana, że z 2021 roku, więc jeszcze w 2021 roku ktoś był, tylko pewnie nie wbił sobie tego przeglądu. Z książki to tyle, a teraz przejdźmy sobie do tego wnętrza, bo naprawdę jak na 17-letni samochód i klasy Volkswagen, które no niestety w tych latach już się ścierało, jest w świetnym stanie. Spójrzcie sobie, tutaj mamy oryginalną rączkę, po czym to poznać łatwo, że nie jest to Chińczyk, bo jest tutaj powlekany. Minimalne odpryski od paznokci, ale tak to stan jest perfekt. Przyciski tak samo, jak i również włącznik od świateł. Tak samo jak i regulacja lustereczek. Tutaj boczek nie jest podrywany. I od razu sobie spojrzycie, że w Turanie tak się otwiera wlew paliwa, jak w Golfie na przykład było to kiedyś 4. Bardzo duży schowek. Można spokojnie butelkę postawić tak lub tak.
ludzie to lubią, bo nie zawsze mamy tu, chcemy na środku trzymać, gdzie mamy podłokietnik, jakieś tam napoje. Tu kolejny jakiś tam schoweczek, większy, mniejszy, rzadko ktoś go otwierał, ale spokojnie sporo dokumentów tu zmieścimy. A pod nogami mamy jeszcze jeden taki o pakiet schoweczków, możemy tu napchać. Aktualnie jest tu napchana książka, która z instrukcjami. Też fajna sprawa, z drugiej strony macie to samo. Przechodzimy sobie tutaj na środek do kierownicy, nie ma żadnych błędów. I jak widzicie sobie tą zieloną ikonkę, jest to ikonka oto potwierdzająca, że ten pojazd ma tempomat. I oczywiście tutaj też manetce ma zmienianie ustawień na komputerze. No i spójrzcie, jak wygląda kierownica przy tym przebiegu. No kierownica jest perfekt. Jakby ktoś mi powiedział, że samochód jest 50 ma tysięcy, też bym mu uwierzył, bo nie ma absolutnie żadnego przetarcia. Dalej, środek. Tutaj wielki schowek, czasami ma są z przykrywką, czasami nie. Tutaj panel środkowy i tutaj zdradzimy tajemnicę, dlaczego ten samochód ma tak mało przebiegu. Otóż nie każdy by się mógł spodziewać, auto nie ma klimatyzacji. Ja też byłem zaskoczony przy tym pojeździe, że jak to Touran może nie mieć klimatyzacji. No ale niektóre osoby tego nie używają. I tak przy zakupie zawahałem się, czego kupić, czego nie kupić. I pomyślałem o swoim ojcu, który też ma klimatyzację w aucie, a nawet dokładnie nie wie, jak ją włączyć, woli sobie uchylić szybę. I myślę, że osoby są też, które chorują od klimy, mogą tego nie potrzebować, lub starsze osoby, które już po prostu tego nie uznają, że tak powiem. No i pewnie tak było, że ten samochód po prostu kupiła osoba starsza, podobierała sobie rzeczy takie jak na przykład fajny kolorowy lakier, pakiet schowków, tempomat, komputer, a stwierdził, że klima mu nie jest do niczego potrzebna. I tak wyszło. Dlatego jednak stwierdziłem, że kupię ten samochód, bo naprawdę przebieg go broni dobrze. Przejdę tutaj teraz na środek, kolejny schowek, wyłączenie SP, tutaj macie popielniczkę. Spójrzcie, jak wygląda mieszek, no jest idealny, nawet nie ma przełamania, tak samo jak i ta gałka. Nie wiem, czy będzie widać na ostrości, ale też zużycia zero, tak samo jak i tutaj na ręcznym, czy w miejscach na kubeczki. Tutaj wielki, przesuwny podłokietnik jest bardzo wygodny, możecie go zrobić tak, tak, podnieść sobie na wyższą wysokość, opuścić. No i jeszcze kolejny wielki schowek na płyty, na cokolwiek. Niektóre Turany mają tu nawigację. Fotele, spójrzcie, zero zużycia. Ładna, czyściutka tapicerka, tak jak i sufit, nie wisi, co w tych autach jest dość często przez te schowki, ale schowki też ogromne, wielkie, nawet są tak rzadko używane, że nie chcą się otwierać. Proszę bardzo, naprawdę, jest to wielki schowek, jeden, drugi, trzeci. No ja zaraz gadamy o tapicerce, pokażę wam mój fotel, no też fotel, naprawdę, jak nowy, zero zużycia. Naprawdę, gąbka niewygnieciona, tak samo jak i tutaj. Samochód bardzo czysty, ładny. Z tyłu w fotelach macie jeszcze Isofix, jeżeli byście chcieli brać jakieś foteliki dziecięce. No i cóż, chyba o samochodzie. Z cech wewnętrznych to tyle. Temat niespodzianki, czy tam tajemnica, czemu ma tak mało przebiegu, została wyjaśniona. Jeżeli film wam się oczywiście podobał, zostawcie subskrypcję i lajka. Możecie też sobie odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, rób też moją stronę na Automoto, czyli mavkarautomoto.pl. No i pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone, możecie je kupić z gwarancją do roku czasu. I jeżeli nie macie jak je dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę zawieźć na lawecie lub też dla klienta zarejestrować. Pozdrawiam, cześć!